Siemano, z tej strony Herbu. Jako że poprzednie zestawienie gier z kraju kwitnącej wiśni doczekało się całkiem sporego odezwu od was, to postanowiłem pójść za ciosem i nakręcić część drugą. W komentarzach pod poprzednią częścią wymieniliście sporo tytułów, których waszym zdaniem zabrakło w owym zestawieniu. I rzeczywiście, jeżeli wgłębimy się w temat o tegorocznych produkcjach z Japonii, w które warto zagrać, jest ich o wiele więcej niż przedstawiłem w poprzednim materiale. Zatem lecimy z kontynuacją. Przed wami 7 kolejnych tytułów z Japonii wydanych w 2023 roku, w które warto zagrać. Na liście oczywiście znajdują się gry, które poleciliście mi przy ostatniej okazji oraz te, które dorzuciłem od siebie. Tradycyjnie mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla siebie. No i oczywiście przypominam jeszcze o partnerze kanału, czyli platformie Instant Gaming, która to oferuje gry w wersji cyfrowej oraz doładowania do sklepów z grami taniej nawet o 90%. Oferta Instant Gaming ciągle rotuje, zatem myślę, że warto odwiedzać platformę regularnie, aby znaleźć na niej coś dla siebie. Link do Instant Gaming tradycyjnie wrzucam w opisie do filmu, a tymczasem nie przeciągając, zapraszam was na kolejne 7 gier z Japonii, w które warto zagrać w 2023 roku. Miłego seansu! Numer 1. Sea of Stars. Gra, którą wymieniałem na kanale chociażby przy okazji rankingu tegorocznych wakacyjnych premier, do którego link możecie znaleźć na górze właśnie w tym momencie. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to serdecznie zapraszam. Sea of Stars to dwuwymiarowa gra RPG stylizowana na staroszkolne RPG z kraju kwitnącej wiśni, takie jak Chrono Trigger czy wczesne odsłony Final Fantasy. W grze wcielamy się w jednego z dwojga protagonistów, Valer albo Zeyla, którzy to podczas swojej baśniowej przygody staną do walki z wieloma przeciwnikami, aby koniec końców, jak to w JRPG-ach bywa, uratować świat. Jak już wspomniałem, gra stylizowana jest na produkcję retro, jednakże stylistyka ta jest ubarwiona przepiękną grą świateł i efektów specjalnych oraz oczywiście odpowiednią dla dzisiejszych gier płynnością działania. W efekcie zatem dostajemy produkt o oryginalnej pikselowej stylistyce okraszonej współczesnymi efektami. Krótko mówiąc, jest klimat. Gameplayowo przedzieramy się przez kolejne hordy przeciwników za pomocą turowego systemu walki, zatem każdy, kto tęskni za turowym podejściem do starć w RPG-ach, będzie w niebo wzięty. Jeżeli szukacie ciekawej odskoczni od wszechobecnych tytułów AAA, to Sea of Stars jak najbardziej może być dla was. Gra to hołd dla starej szkoły tworzenia gier RPG z kraju kwitnącej wiśni i prawdziwa uczta dla jej fanów. Premiera Sea of Stars miała miejsce 29 sierpnia 2023 roku, a produkcja dostępna jest na PS4, PS5, Xbox One oraz Series XS, komputerach PC oraz Nintendo Switch. Co warto jeszcze dodać, to fakt, że tytuł jest dostępny w ramach abonamentów Xbox Game Pass i PlayStation Plus, zatem nic tylko grać! Numer 2. Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse. Dla tych, co nie wiedzą, Fatal Frame to kultowa japońska seria survival horrorów. W tym roku premierę miał remake części tej serii o podtytule Mask of the Lunar Eclipse, która pierwotnie ukazała się na Nintendo Wii w 2008 roku. Gra opowiada historię grupy dziewcząt, które były trzymane w niewoli na wyspie Rougetsu. Główna bohaterka Ruka Minazuki, która również była przetrzymywana na wspomnianej wyspie wbrew swojej woli, cierpi na amnezję dotyczącą okoliczności bycia w owej niewoli. W związku z tym wraz z dwoma innymi przetrzymywanymi wcześniej dziewczynami postanawia wrócić na wyspę Rougetsu, aby dowiedzieć się więcej o ówczesnych wydarzeniach. Fabuła na pewno jest doskonale znana fanom cyklu, jednakże myślę, że zarówno starzy wyjadacze, jak i zupełni nowicjusze spragnieni horrorowych wrażeń będą się przy grze świetnie bawić. Jak już mówiłem, Fatal Frame to kultowa japońska seria horrorów, która może czasy największej świetności ma już za sobą, ale jej odsłony wciąż są utożsamiane z wysoką jakością oraz, co najważniejsze dla gatunku, z wysokim zastrzykiem adrenaliny. Nie inaczej jest w przypadku Mask of the Lunar Eclipse, który to dzięki dostosowaniu oprawy AV do dzisiejszych standardów stanowił łakomy kąsek dla wielbicieli gatunku. Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse jest już dostępny do kupienia, bowiem premiera gry odbyła się 9 marca 2023 roku, a platformy, na których tytuł jest dostępny, to PS4, PS5, Xbox One oraz Series XS, Nintendo Switch i komputery PC. Numer 3. Armored Core 6 – Fires of Rubicon. From Software to deweloper, który osiągnął wręcz kultowy status wśród graczy. Nic dziwnego, bowiem jest to firma, która w zasadzie dała podwaliny pod zupełnie nowy gatunek, jakim jest Souls-like. Tym razem jednak formuła omawianego tytułu jest zupełnie inna niż to, na czym From Software zbudowało swoją sławę.
Grę miałem już okazję omówić przy okazji topki 7 wakacyjnych premier, do której to serdecznie zapraszam, jeżeli nie mieliście okazji zobaczyć. Link tradycyjnie na górze ekranu powinien pojawić się mniej więcej teraz. W Armored Core 6 toczymy potyczki przy użyciu ogromnych bojowych mechów, które są powszechną bronią i siłą zniszczenia stosowaną w odległej przyszłości. Swoją maszyną lądujemy na planecie Rubicon 3, która to jest miejscem zainteresowań wszelkiego rodzaju ugrupowań, rządów i korporacji ze względu na swoje bogate złoża cennych surowców. No a jak wiadomo, tam gdzie jest dużo cennych surowców, tam i wielu chętnych na ich pozyskanie, co oczywiście rodzi konflikty. I tak oto świat gry to pole bitwy wielkich zmechanizowanych botów bojowych, które to wyposażone są w różnego rodzaju wymyślne narzędzia siejące spustoszenie. Gra jak przystało na tytuły od From Software jest grą wymagającą i uczącą cierpliwości. Walki mechów bowiem nie są takie proste, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, i przez to, że potyczki są bardzo dynamiczne i przepełnione mnóstwem efektów wizualnych, trzeba w ich trakcie zwracać uwagę na wiele elementów jednocześnie. Nie zmienia to faktu, że gra dostarcza mnóstwo radochy, co w połączeniu z możliwością ciągłej rozbudowy i ulepszenia posiadanego mecha sprawia, że tytuł jest jednym z lepszych, jakie ukazały się w tym roku. Armored Core 6 Fires of Rubicon swoją premierę miał 25 sierpnia 2023 roku i dostępny jest na konsolach PS4, PS5, Xboxach One oraz Series XS oraz na komputerach PC. Numer 4. Fate Samurai Remnant. Numer 4 to gra, o której zapewne nie słyszeliście, ale która bez wątpienia jest warta uwagi. Gra jest częścią uniwersum Fate Stay Night, czyli serii tytułów opartych na japońskiej powieści wizualnej o tym samym tytule. Fate Samurai Remnant zabiera graczy do japońskiej ery samurajów, a konkretnie do roku 1651. Właśnie mija czwarty rok japońskiej ery Keian, a tłem fabularnym dla historii przedstawionej w owym tytule jest wojna o święty Graal, czyli mityczny artefakt, który spełnia każde życzenie swojego posiadacza. Główny bohater Asakusa zostaje uwikłany w owy konflikt i stanowi to motor napędowy całej produkcji. Fate Samurai Remnant to RPG akcji stylizowany na rysunkową grafikę w stylu anime. Główny bohater za pomocą wielu umiejętności będzie rozprawiał się na swojej drodze z wieloma różnorodnymi przeciwnikami, zarówno ludźmi, jak i wymyślnymi stworami. Główną bronią jest oczywiście miecz, jako że bohater jest samurajem, ale walka opiera się na używaniu wielu różnorakich skilli, zdolności i kombosów. Na pierwszy rzut oka przypomina mi to rysunkową wersję Like a Dragon Ishin, czyli najnowszej odsłony serii dotychczas znanej jako Yakuza. Tutaj jednakże oprócz elementów historycznych mamy wplecione te baśniowe i mityczne, takie jak magia, potwory czy tajemnicze rytuały. Gameplayowo, jak wspomniałem wcześniej, mamy do czynienia z tytułem RPG akcji przepełnionym efektami specjalnymi, rozbłyskami oraz charakteryzującym się wysokim tempem prowadzonych potyczek. Fate Samurai Remnant to gra, która jest tytułem obowiązkowym dla fanów japońskiej szkoły tworzenia gier i stylistyki tytułów pochodzących z kraju kwitnącej wiśni. Premiera gry tuż za rogiem, bowiem tytuł pojawi się na półkach sklepowych 28 września 2023 roku, a platformy, na których się ukaże, to PS4, PS5, Nintendo Switch i komputery PC. Numer 5. Metroid Prime Remastered. Metroid Prime to pierwsza osobowa strzelanina, która swój okres największego triumfu świętowała za czasów panowania Nintendo GameCube. Gra pierwotnie ukazała się w listopadzie 2002 roku i z miejsca zyskała sobie uznanie graczy i recenzentów, a dla całego cyklu była niemałą rewolucją, bowiem była to pierwsza odsłona gry posiadająca grafikę 3D oraz widok z pierwszej osoby. Ponownie, jak to w Metroidach jest od zawsze, wcielamy się w łowczynię nagród Samus Aran, która to wskutek wydarzeń przedstawionych na początku gry ląduje na planecie Talon 4, gdzie rozgrywa się właściwa akcja. Na miejscu stawimy czoła szeregowi zagadek, hordom przeciwników oraz oczywiście wyruszymy na poszukiwanie wszelakich znajdziek czy ulepszeń do stroju i uzbrojenia głównej protagonistki. Wszystko to w odświeżonej oprawie graficznej dostosowanej do Nintendo Switch. Gra jako remaster zaoferowała też szereg usprawnień z obszaru tzw. quality of life, w tym poprawione sterowanie głównej bohaterki. Jeżeli chodzi o klimat, mamy tutaj taką trochę mieszankę Quake'a, Duma czy Unreal Tournament. Wszystko to oblane staroszkolnym sosem FPS-ów z początku lat 2000, jednakże odświeżone na tyle, że w żadnym wypadku produkcja nie trąci archaizmem. Gra daje ogromne pokłady frajdy i dobrej zabawy, a tym samym jest nostalgiczną podróżą do najlepszych reprezentantów gatunku tamtych lat. Co warto dodać, to fakt, że tytuł jak na gry Nintendo charakteryzuje się dosyć niską ceną, bo nieco ponad 100 zł. Nic tylko brać i grać.
Metroid Prime Remastered dostępny jest ekskluzywnie na Nintendo Switch, a jego premiera miała miejsce 8 lutego 2023 roku. Numer 6. Hi-Fi Rush. Zanim napiszecie, ale jak to toż to Bethesda, to sprostuję jedną rzecz. Gra faktycznie została wydana przez Bethesdę, jednakże stworzona została przez japońskie studio Tango Games World, należące do Bethesdy. Zatem jak najbardziej gra kwalifikuje się pod japońskie produkcje, gdyż powstała na terenie właśnie tego kraju. Do tego jest to nie byle jaka produkcja, bowiem tytuł jest jednym z większych tegorocznych pozytywnych zaskoczeń. Główny bohater gry Chai zostaje poddany tajemniczej eksperymentalnej operacji, wskutek której jego odtwarzacz muzyki zostaje na stałe wszczepiony w jego ciało. Dzięki temu jest on w stanie walczyć z hordami napotkanych przeciwników za pomocą rytmicznych ciosów i kombosów w akompaniamencie muzyki płynącej z owego odtwarzacza. Brzmi niewiarygodnie? Tak ma być, bowiem Hi-Fi Rush to gra, która odznacza się swoją oryginalnością i nietuzinkowością spośród chyba wszystkich tegorocznych premier. Gameplayowo poruszamy się głównym bohaterem i walczymy z przeciwnikami w rytm muzyki i to właśnie wyczucie owego rytmu jest w grze najbardziej nagradzane. Połączenie gry akcji z grą rytmiczno-muzyczną okazało się strzałem w dziesiątkę, bowiem grę z miejsca pokochali gracze, a tytuł stał się niespodziewanym tegorocznym czarnym koniem wśród premier. Oczywiście to, co jest wisienką na torcie całej produkcji, to licencjonowany soundtrack, który przepełniony jest znanymi utworami, do których przysłowiowa nóżka sama chodzi. Hi-Fi Rush to bez wątpienia gra, która daje niesamowite pokłady radochy, w którą po prostu gra się bardzo przyjemnie, zatem jak najbardziej warto po nią sięgnąć. Przypominam, że owa produkcja ukazała się 25 stycznia 2023 roku na konsole Xbox Series XS oraz komputery PC. Numer 7. Wulong Fallen Dynasty. Moda na Souls-like'i trwa w najlepsze, czego najlepszym przykładem jest tegoroczny wysyp premier tego gatunku. Mamy Lies of P, na horyzoncie widnieje Lords of the Fallen, a na wiosnę tego roku ukazał się Wulong Fallen Dynasty. Gra zabiera graczy do fikcyjnej wersji chińskiej dynastii upadku Hana, gdzie główny bezimienny bohater musi zmierzyć się z wieloma mitycznymi bestiami, które oczywiście zostały przejęte przez demoniczne moce. Jako że setting gry został osadzony w Chinach około roku 184, klimat gry jest ucztą dla fanów kultury Dalekiego Wschodu. Zarówno otoczenie, bohaterowie, jak i bestie, które napotkamy na swojej drodze, mają charakterystyczny design pasujący do czasów, w jakich rozgrywa się główna oś fabularna gry. Gameplayowo mamy do czynienia z Souls-like'iem, co mogłoby wskazywać na fakt, że gra będzie trudna. Patrząc jednak na opinię graczy, tytuł ten jest bardzo przystępny w porównaniu do innych przedstawicieli gatunku Souls-like, zatem może się on okazać idealnym wejściem w ten klimat dla osób, które przymierzają się do poznania zasad gameplayowych tej grupy gier, ale boją się, że poziom trudności okaże się zbyt wysoki. Szkielet rozgrywki raczej nie wnosi żadnej rewolucji. Tworzymy postać, która przemierza kolejne lokacje i walczy z coraz silniejszymi i ciekawszymi przeciwnikami. Po drodze oczywiście zadaniem gracza jest rozwijanie głównego bohatera, zapewnienie mu odpowiedniego rynsztunku czy rozwój umiejętności. To co chyba najbardziej przyciąga to jednak klimat i setting produkcji oraz jego mityczna baśniowość. Bez wątpienia Wulong Fallen Dynasty to gra, obok której nie można przejść obojętnie. Tym bardziej, że tytuł jest już dostępny na rynku od dokładnie 3 marca 2023 roku, a platformy, na które został wydany, to PS4, PS5, Xbox One oraz Series XS i komputery PC. I to tyle, jeżeli chodzi o część drugą najciekawszych tegorocznych gier z kraju kwitnącej wiśni. Jak zawsze mam nadzieję, że coś ciekawego tutaj dla siebie znaleźliście oraz że daliście radę bez większych problemów wytrwać do końca seansu. Oczywiście zachęcam Was do aktywności w komentarzach, gdyż zawsze chętnie z Wami pogadam, no i przypominam, że gdyby nie Wasze komentarze pod poprzednią częścią, to ten film by nie powstał. Do tego również przypominam o możliwości subskrypcji i zostawienia łapki. Tymczasem dzięki wielkie za to, że ze mną jesteście i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych odcinkach na kanale. Na razie, cześć!